Mateusz Lubieniecki. Zabójstwo bezbronnej dziewczynki. Z oględzin zwłok można było wywnioskować, że ofiara prawdopodobnie znała zabójcę. W zaciśniętej dłoni dziewczynka trzymała polny kwiatek, tak więc musiała mu chyba ufać i dobrze się czuła w jego towarzystwie. Pewnie nie spodziewała się ataku. Musiał być dla niej zaskoczeniem. Zbrodniarz zadał jej ciosy najprawdopodobniej nożem, a potem zaspokoił swoje chore żądze. Piątek, 11 października 1957 roku. Przeglądając gazety z tamtego dnia, można odnieść wrażenie, że cała Polska żyła pierwszym sztucznym satelitą Ziemi, który od kilku dni krążył po orbicie. Jedno okrążenie naszej planety zajmowało mu 96 minut. Wystrzelenie satelity uznawane jest za początek wyścigu kosmicznego między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Z wydarzeń krajowych, które zapisano w kalendarzu, trzeba odnotować publiczną prezentację jednoosiowego ciągnika ogrodniczego Ursus C308. W zamierzeniu konstruktorów ten niepozorny traktor z jedną parą kół, nie nadający się do poruszania bez dodatkowego doczepianego narzędzia, wózka czy przyczepy, miał zastąpić pracę konia. Stąd jego jednoosiowa konstrukcja Ursus C308 przeznaczony był do pracy w ogrodnictwie, sadownictwie, szkółkach leśnych oraz w mniejszych gospodarstwach rolnych. Uniwersalna konstrukcja czyniła z niego praktyczny ciągnik, przydatny również przy koszeniu trawy, transporcie czy odśnieżaniu. Z propagandowego punktu widzenia było to ważne osiągnięcie, które miało potwierdzać rozwój polski ludowej i mechanizację polskiej wsi. Kosy ustąpiły miejsca żniwiarkom, młockarnie wyparły cepy. Pojawiało się coraz więcej siewników, coraz powszechniej stosowano nawozy sztuczne, coraz więcej wsi otrzymywało elektryczność. W tamten październikowy piątek w zgierzu pod łodzią nikt nie zaprzątał sobie głowy ani sztucznym satelitą Ziemi, ani mechanizacją polskiej wsi, na przedmieściach miasta doszło do brutalnego morderstwa, które zbulwersowało miejscową opinię publiczną. I trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że jego ofiarą padła sześcioletnia dziewczynka. Nawet najstarsi mieszkańcy nie pamiętali takiego zdarzenia, kto dopuścił się tak bestialskiego czynu, jakie kierowały nim pobudki. Kto będzie jego kolejną ofiarą? Nie dawała znaków życia. Zwłoki dziecka znalazło trzech żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, którzy wracali do miejscowej jednostki radiotechnicznej, gdzie byli zakwaterowani. Położona w lesie jednostka otoczona była solidnym ogrodzeniem z drutem kolczastym. Raczej rzadko zapuszczali się w te okolice przypadkowi przechodnie, bo przecież nie mieli dalej gdzie przejść. Co najwyżej można było spotkać tutaj miejscowych grzybiarzy, którzy o tej porze roku mogli liczyć na bogactwo runa leśnego. Kilkuletnia dziewczynka leżała kilka metrów od utwardzonej drogi. Trzej młodzi mężczyźni w żołnierskich mundurach nie mieli wątpliwości, że nie żyje. Była pokaleczona, miała rany na szyi i rękach, podarte ubranie. Żołnierze pobiegli do jednostki Zwartowni powiadomili oficera dyżurnego o makabrycznym odkryciu, ten zaś zadzwonił do miejscowej komendy milicji. Do zabójstwa doszło na terenie cywilnym. Na pewno nie była to sprawa dla wojskowych żandarmów. Ponieważ nie było wątpliwości, że dziewczynka została zamordowana, dowódca jednostki wydał rozkaz zabezpieczenia miejsca morderstwa. Do czasu przybycia organów śledczych milicji obywatelskiej okolicy strzegł patrol wojskowy, aby zapobiec zatarciu śladów popełnionego przestępstwa. Niebieska kokarda we włosach. Z milicyjnego raportu na miejscu odnalezienia ciała. Zwłoki ubrane. Wokół szyi zakręcony sweter. Rękaw swetra wciśnięty w usta denatki. Majtki rozdarte. Na ciele ujawniono dwie rany kłute w lewej części klatki piersiowej i jedną głęboką ranę na szyi. Podarta bielizna i uszkodzenia ciała w okolicy narządów płciowych wskazują na seksualne tło zabójstwa. Z oględzin zwłok można było wywnioskować, że ofiara prawdopodobnie znała zabójcę. W zaciśniętej dłoni dziewczynka trzymała polny kwiatek, więc musiała mu ufać i dobrze się czuła w jego towarzystwie. Pewnie nie spodziewała się ataku, musiał być dla niej zaskoczeniem. Zbrodniarz zadał jej ciosy najprawdopodobniej nożem, potem zaspokoił swoje chore żądze. Kim był? Dlaczego na swoją ofiarę wybrał właśnie tę dziewczynkę? Czy to było pierwsze popełnione przez niego zabójstwo? Zapowiadało się niełatwe śledztwo i chyba nikt nie spodziewał się, że tak szybko dojdzie w tej sprawie do przełomu. I jeszcze jedna zaskakująca rzecz. Dziewczynka nie miała na nogach butów, a sądząc po czystych stopach, idąc do lasu, musiała mieć coś na nogach. Wiele wskazywało na to, że przyszła tu dobrowolnie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można było założyć, że zamordowane dziecko nie pochodziło z patologicznej rodziny. Dziewczynka wyglądała na zadbaną, była ładnie ubrana, włosy miała związane niebieską kokardą, w uszach miała posrebrzane kolczyki z zielonymi szklanymi oczkami. Serce matki się nie myli. Sprowadzony na miejsce zbrodni milicyjny pies podjął trop i zaprowadził milicyjnych detektywów do jednego z domów przy ulicy Chopina w Zgierzu. Mieszkała tam rodzina Miśkiewiczów. 27-letnia Zofia Miśkiewicz od kilku godzin odchodziła od zmysłów, bo zaginęła jej córeczka, sześcioletnia Stasia Szczepanik, pochodząca z jej poprzedniego małżeństwa. Z obecnym mężem miała dwójkę dzieci. Zaginięcie zgłosiła już dzielnicowemu, który obiecał zająć się sprawą. Przedtem jednak próbował uspokajać zdenerwowaną matkę. Mała na pewno się znajdzie, pewnie poszła bawić się z koleżankami gdzieś dalej, może siedzi w jakimś mieszkaniu i nie zdaje sobie sprawy, że pani się denerwuje, próbował tłumaczyć funkcjonariusz. Kobiety to jednak nie przekonywało, serce matki podpowiadało jej, że Stasi musiało się stać coś złego. Niebawem okazało się, że dziewczynka została zamordowana, a jej ciało odnaleziono w odległym o niespełna półtora kilometra lesie. Ona na pewno nie poszłaby tam sama. Była jeszcze na to za mała, zeznała zrozpaczona matka. Jeśli gdzieś się sama oddaliła, to co najwyżej na sąsiednią ulicę z koleżankami. To było posłuszne, zdyscyplinowane dziecko. Nie mieliśmy z nią żadnych kłopotów. Ostatni raz widziała córkę przed południem, to jest przedtem, jak pojechała do centrum miasta załatwiać sprawy urzędowe. Stasia poszła z nią kilkaset metrów do pobliskiego sklepu. Kobieta miała tam kupić małej jakieś słodycze sklepik był zamknięty, pożegnała się z córeczką, która miała sama wrócić do domu. Czy tam dotarła? Co wydarzyło się potem? Na to pytanie nie umiała odpowiedzieć. Po pierwsze, motyw każde zabójstwo dziecka budzi wielkie emocje. Statystyki mówią, że sprawcami zbrodni na dzieciach są najczęściej bliscy i znajomi, bo to oni spędzają z dzieckiem najwięcej czasu i mają z nim bliski kontakt. Dlatego pierwszą informacją, której szukają śledczy, jest motyw. Często jest nim zazdrość, jeszcze częściej chęć zemsty na rodzicach. Ten ostatni bywa szczególnie bolesny, bo zabicie kochanego przez nich dziecka to największe okrucieństwo, jakie zbrodniarz może im wyrządzić. Często przestępca przez dłuższy czas w najdrobniejszych szczegółach planuje taki czyn, co sprawia, że wykrycie sprawcy do najprostszych nie należy. Zabicie dziecka jest czymś nienaturalnym, twierdzi na łamach dziennika gazety prawnej profesor Monika Małkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego. Ktoś, kto zabija dziecko, musi mieć zaburzoną osobowość. Dziecko kojarzy się powszechnie z kimś bezbronnym, niewinnym, wymagającym szczególnej ochrony. Zabicie dziecka wymaga zazwyczaj dużo złej woli. Wyjątkiem są przypadki zabójstw dzieci przez osoby chore psychicznie, które nie rozumieją znaczenia swojego czynu, albo nie potrafią pokierować swoim postępowaniem. W opinii biegłych psychiatrów, w większości zabójstw ci, którzy ich dokonują, nie są chorzy psychicznie, czynią to z rozmysłem, sami podejmują taką decyzję i widzą w nim jakiś indywidualny cel. Jaki cel mógł mieć zabójca sześcioletniej dziewczynki? Czy była to zbrodnia na tle seksualnym? Milicjanci nie potrafili jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Wprawdzie wskazywała na to rozerwana bielizna, ale nie doszło do zgwałcenia, bowiem na ciele dziewczynki nie ujawniono żadnych śladów biologicznych. Niewykluczone, że zabójca nosił się z takim zamiarem, jednak z sobie tylko wiadomych powodów odstąpił od niego. Może przestraszył go przypadkowy przechodzień, może był zaskoczony oporem ze strony ofiary, może zabił, zdenerwował się i stracił panowanie nad sobą, a potem nie myślał już o ukryciu zwłok, tylko by jak najszybciej opuścić miejsce zabójstwa. Te pytania można było jeszcze długo mnożyć, ale jak znaleźć na nie odpowiedź? Denerwowała mnie, kiedy wracałem zmęczony po pracy. Wedle pierwszych informacji zebranych przez milicjantów, Stasia była dziewczynką o żywym usposobieniu, takim, o którym często zwykło się mówić żywe srebro albo iskierka. Wszędzie jej było pełno. Nie bała się obcych, zaczepiała ich, była bardzo ciekawa świata. Nigdy nie była w złym humorze, najwyżej zmęczona całodziennym bieganiem i zabawą. Kiedy jednak coś poszło nie po jej myśli, od razu zanosiła się płaczem, terroryzując łzami rodzinę. Jej najbliżsi już się do tego przyzwyczaili, ale nie wszyscy. Ta właśnie przypadłość najprawdopodobniej bardzo raziła 25-letniego Jana Miśkiewicza, który najwyraźniej nie lubił sześcioletniej dziewczynki. Zwróciła na to uwagę mama Stasi już w trakcie pierwszego przesłuchania po ujawnieniu ciała jej córki. Kilka razy zwymyślał Stasie, że jest przybłędą, zdarzyło się, że podniósł na nią rękę. Jan Miśkiewicz od kilku miesięcy mieszkał w tym samym domu, co młodzi Miśkiewiczowie i babcia. Przeprowadził się tutaj, bo rozszedł się z żoną. Nie miał stałego miejsca pracy, w przeszłości był notowany w kronikach kryminalnych. Zdarzało się, że nagle stawał się nerwowy i porywczy, najczęściej w stosunku do Stasi. Ta niechęć doszła do takich rozmiarów, że stała się aż przyczyną morderstwa. Obwieścili kilka dni po zbrodni łódzcy dziennikarze, którzy dotarli do wyjaśnień podejrzanego. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Jan Miśkiewicz bardzo szybko stał się pierwszym i jedynym podejrzanym w tej sprawie. Nie miał alibi na piątkowe popołudnie, składał fałszywe zeznania. Zapewniał, że był w macierzystym zakładzie pracy, bo szukał zagubionej przepustki. Tymczasem ani wartownicy, ani przełożeni nie potwierdzili jego obecności. Potem zapewniał, że w południe pojechał do swojej znajomej mieszkającej w centrum łodzi. Owszem, był u niej, ale dopiero po godzinie 17, czyli po fakcie ujawnienia zwłok zamordowanej dziewczynki. Dlaczego mataczył i nie mówił prawdy. Może jednak miał coś wspólnego z tą zbrodnią. Coraz bardziej zaciskała się wokół niego pętla podejrzeń. Kiedy śledczy wzięli go w krzyżowy ogień pytań, przyznał się do winy. Reporter ekspresu Łódzkiego w 1957 roku odnotował: Na biurku naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej stoi magnetofon, na taśmie nagrane zeznania mordercy sześcioletniej dziewczynki. Wstrząsające to zeznanie nie tylko ze względu na jego treść, lecz również i na spokój, z jakim Jan Miśkiewicz opowiada o dokonanej zbrodni. Była nieposłuszna, płyną słowa Staśmy. Nie słuchała nikogo, ani mnie, ani matki, ani reszty rodziny. Denerwowała mnie, hałasowała, nie dawała spać, kiedy wracałem zmęczony po pracy. Brzmi to cynicznie. Więc tylko takie były motywy pozbawienia życia dziecka. Głos zeznającego jest równy, spokojny, beznamiętny. Jakby opowiadał o błahej, nic nieznaczącej sprawie. Od pewnego czasu pomiędzy nim a bratową, jak sam to określił, dochodziło do pewnych nieporozumień i zgryźliwości. Ich powodem była właśnie sześcioletnia Stasia. Dlatego postanowił ją usunąć. Niebieskie sandałki Tamtego tragicznego dnia Jan Miśkiewicz zawołał Stasie, żeby poszła z nim do lasu po drewno, którym palili w piecu. Dziewczynka nie spodziewała się żadnego zagrożenia i chętnie poszła z wujkiem. Doszli do gęstych krzaków. Tam Jan usiadł, zapalił papierosa i zaczął się zastanawiać, jak zabić bratanicę. Dziewczynka przykucnęła obok. Wypalił papierosa i zdenerwował się jeszcze bardziej prawą ręką złapał dziecko za twarz, zakrywając usta, lewą zadał ciosy przygotowanym wcześniej nożem, który często nosił przy sobie w spodniach. Bezwładne ciało położył na ziemi, ale dziewczynka dawała jeszcze oznaki życia. Wtedy zadał cios w gardło, a rękawy swetra wepchnął jej do ust. Nie gwałcił jej, a wszystkie ewentualne ślady powstały podczas szarpaniny. Po morderstwie sprawdził, czy nie poplamił ubrania krwią, wyrzucił zakrwawiony nóż i poszedł prosto do domu. Żadnych rzeczy dziecka nie zabierał. Cytat za Pitawal Łódzki, Adam Antczak, Jarosław Warzecha, 1994. Podejrzany przyznał się do zbrodni podczas pierwszego przesłuchania w komendzie milicji. Śledczy mieli powody, by chwalić się sukcesem. Sprawca wstrząsającego mordu schwytany w 11 godzin po popełnieniu zbrodni, donosili dziennikarze Łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego. W poniedziałek 14 października 57 roku, w czasie wizji lokalnej, wujek zamordowanej szczegółowo odtworzył przebieg zbrodni. Mimo usilnych starań nie udało się znaleźć niewielkiego kieszonkowego nożyka o długości 5 cm w metalowej oprawie, którym były zadawane ciosy. Istnieje podejrzenie, że zabójca sprzedał na rynku bałuckim sandałki zamordowanej Stanisławy Szczepanik, alarmował w wydaniu z 15 października dziennikarz Dziennika Łódzkiego. Toteż Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Łodzi zwraca się do przypadkowego nabywcy niebieskich sandałków na gumowych spodach o kontakt z milicją względnie z prokuraturą wojewódzką. Oczywiście nabywcy obuwia dziewczynki nie grożą żadne sankcje karne. Okazało się, że to były słuszne podejrzenia. Nazajutrz do jednego z komisariatów zgłosił się mężczyzna, który kupił na bałutach niebieskie sandałki, dokładnie takie, jakie nosiła Stasia. Spośród kilku mężczyzn bezbłędnie wskazał na Miśkiewicza jako tego, który mu je sprzedał. Za prawie nowe buty zapłacił mu 30 złotych, takie same w sklepie kosztowały prawie drugie tyle. Wyrok został wykonany. Trzy miesiące później przed sądem wojewódzkim w Łodzi rozpoczął się proces przeciwko Janowi Miszkiewiczowi. Wydawało się, że tak jak w wielu podobnych sprawach, wydanie wyroku będzie kwestią kilku dni. Tak się jednak nie stało. Obrońca oskarżonego podniósł brak szczegółowych badań lekarskich swojego klienta, wnioskował o szczegółową opinię biegłego psychiatry. Skład sędziowski przychylił się do tego wniosku. Łódzka Temida nie znalazła żadnych okoliczności łagodzących dla zabójcy sześcioletniej dziewczynki i skazała go na karę śmierci. Wyrok został podtrzymany w postępowaniu odwoławczym. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Mariusz lubi.